Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i witam was w kolejnym odcinku Ronaldinho i spółka. On może być bardzo ważny. Pozostały mi dwa zadania. Dwa gole lobem, jedna bramka technicznym uderzeniem zza pola karnego. Jeśli to się wydarzy, to już dzisiaj albo w kolejnym odcinku pojawi się Thierry Henry. W razie czego, wyniki konkursu jutro. Wiecie co? Bez zbędnego przedłużania od razu przejdźmy do wyszukania pierwszego przeciwnika. No okej, na pewno taką formacją nie będzie grać. Stawiam 4-1-2-1-2. To nie będzie łatwy mecz. Chciałbym teraz uzbierać trochę punktów na upgrade'y, bo trochę się pozmienia w drużynie, chwila. Chciałem przyjąć, bo jednak dośrodkowania wolę tak kończyć na spokojnie. Często te woleje z pierwszej piłki, czy to też główki, nie wychodzą najlepiej, a naprawdę, obrońcy potrafią czasami tak głupio się zachować, że piłkę po prostu warto przyjąć. Ronaldinho, uderzenie techniczne, no Asmir Begovic, jak ja go uwielbiam, tak jednak w tym momencie, no mógł popełnić błąd. Asmir, proszę, zrób to dla nas. Ronaldinho. Okej, to było łatwe. Lob i poprzeczka, no niesamowite. Jakby po raz kolejny udało mi się zdobyć tak wspaniałą bramkę z tak bliskiej odległości, to byłbym bardzo zaskoczony, jednak... No teraz miałem po prostu pecha. O, Ture, nasz prawy obrońca chyba po raz pierwszy pakuje piłkę do siatki, a on jest z nami prawie że od początku serii, więc brawa. Ogromne brawa dla naszego obrońcy. Fajnie, że wykończył tę akcję, myślałem, że to jest Dabo. Bo przeważnie to on wbiega w pole karne, tylko dlatego pomyliłem go z Dabo. Jednak, okej, jest prowadzenie w tym ciężkim spotkaniu, teraz czas na kolejną bramkę. To zajebiście długie prowadzenie to było. Tak jest, typowy ja. 2 minuty po zdobyciu bramki, Mbappe wyrównuje. Okej, spróbujmy na Griezmana. Przewrotka, a jeny, gol Laporte, poza, asysta roku. Ja wiem, że już taka była podobna asysta w tej serii, właściwie chyba zdobyłem prawie, że identyczną bramkę, bo była przewrotka i trafia obrońca. Mam to w głowie, że to było w tej serii, chyba Cavani z przewrotki, czy ktoś, no nie wiem, jednak super, że wyszło, tylko by znów nie stracić bramki, już wolę sfaulować, niż kurde, no nie, nie mówcie, no. Ronaldinho, jego dystans i znów, on ma tak długie ręce, jest tak wysoki. No wzrost czyni go jednym z najlepszych tanich bramkarzy w tej grze. Ale chyba wy doskonale o tym wiecie. Mbappé, tak jak przypuszczałem, obrót, tylko co teraz zrobi? Wycofanie, Alessandrini. No on już mógłby uderzać, 4 gwiazdki słabszej nogi, nie 2, jak kiedyś wspomniałem. Jaki głupi ja wtedy byłem, Alan. I znów Alessandrini, piękna koronkowa akcja, jednak nie trafia. Ojeny, czerwona kartka, proszę państwa, to jest czerwona kartka. No musi być, ja bym pokazał, bo Mbappé miał setkę, no i tak też się dzieje. Dabo opuszcza boisko. Wielka szkoda, tracimy wartościowego gracza. Chyba Paulinho zagra w kolejnym meczu, ale inaczej padłby gol, musiałem to zrobić. Do kogo tym razem poda mój przeciwnik? Super. Wiecie co, najchętniej to ja bym zakończył ten odcinek teraz. Nie mam ochoty, po prostu nie mam ochoty. Zrobię zmiany, żeby ten skład miał ręce i nogi na kolejne spotkanie. Dabo pauzuje. Ech, co ja mam tu jeszcze zrobić? Niech... Wiecie co, nie, Umtiti po tym meczu no, nie zagra. On po prostu nie zagra od pierwszej minuty, niech wejdzie Julien. Sorry, ale po czymś takim ja nie jestem w stanie na niego spojrzeć. Czas na drugi mecz. Kreatywna hybryda, to się może podobać, połączenie kilku lig, kilku niezłych zespołów. Jestem ciekaw, jak wpadł na ten pomysł. Przepraszam jeszcze raz, że tak zareagowałem na końcu poprzedniego spotkania, no ale myślę, że zareagowalibyście tak samo. No wiem, czerwona kartka. Trochę obrona się posypała, jednak ten gol nie powinien mieć miejsca. No sorry, jednak to był jakiś dramat. Mbappé, Ronaldinho, dobra pozycja i to powinien być rzut wolny. Sędzia klasycznie się ze mną nie zgadza. Dobrze, że piłka sama nie wpadła do mojej siatki później. Griezmann, po prostu... Kurde, no Sokratis jest dobry. Rzadko grałem na niego, ale staty ma dobre. Ostatnio w Ultimate Team grałem z Bayernem. No dobra, był tam Ter Stegen, ale ogółem był to Bayern. Teraz Borussia. No boję się, bo... No słuchajcie... Nie, no Laporte, Boże! Czemu moi wszyscy obrońcy mają teraz wylewy?
naciskam zwykłe takie przepchanie, nie faul, nie faul, bo jest przycisk tutaj, który odpowiada za taką kontrolę tempa, jak i walkę o piłkę. Aubameyang. Taki kolos tak łatwo pada, Jaume broni. No. Niesłuszny rzut karny i Hiszpan walczy o sprawiedliwość. Rany, no nie, ja wiem, że tego nie wygram. Wiecie? Gra jest przeciwko mnie. Piękny chwyt. Mbappé dostał genialną piłkę od Griezmana, tylko no niby jest taki szybki, no ale jednak nie do końca. Nie przeczytał zamiarów swojego partnera i teraz Kagawa. Rany, ktoś naprawdę nim gra. Marco Reus! To będzie bramka. 1-0, no forma jak w rzeczywistości. Fajnie go oczywiście widzieć ponownie w akcji. Dobrze, że Reus jest zdrowy, jednak w grze mógłby mi jednak odpuścić. Ech. Ładnie Griezmann, Rabiot, Ronaldinho, dziękuję bardzo, 1-0. Wiecie co, tutaj zero litości. Przeciwnik mnie dabował w poprzednim meczu, kiedy ja traciłem... Gorszej bramki w tym roku nie straciłem. Nie można mieć litości dla przeciwnika, jeśli chce się coś wygrywać. No niestety jednak, taka jest FIFA. I znów Marco Reus, Ture, ty trzymaj pozycję, bo Niemiec już po raz kolejny cię wyprzedził. To jest niebywałe, naprawdę. Dobrze, że Jaume jednak jest w miarę dobrym golkiperem i potrafił ratować nasz tyłek, ale dzisiaj obrona zostawiła mózg w domu. Albo w jakimś pubie. Wydaje mi się, że opcja numer 2 jest bardziej prawdopodobna. Rabiot, dominacja. To się może podobać. Dokładność Griezmana, mnóstwo miejsca, Ronaldinho, wycofanie, jeszcze Ronaldinho, McGiddy spin, pokonuje wszystkich, zza pola, coś pięknego, 1-2, chyba jego najsilniejszy strzał w tej serii, jakie to było dobre, o rany, na takie bramki czekamy, prawda? Kurde, jakby to trafiło w głowę bramkarza, umarłby biedak. 45. minuta, wychodzimy na prowadzenie. No wiecie co, już humor powoli wraca. Dobry meczyk, do wygrania. Tak długo jak wszystko będzie szło oczywiście po mojej myśli, chyba że gra nagle, no nie wiem, będzie chciała dać bramkę przeciwnikowi, to może Ronaldinho nawet uderzając na bramkę rywala trafi bramkę samobójczą. Wszystko jest możliwe. To jest dopiero początek tej drugiej połowy, a już się robi nieciekawie. Ładny chwyt, krótki wyrzut. Saul, no look pass do Paulinho, ten środkiem, Griezmann już szuka sobie pozycji, ale niepotrzebnie się zatrzymał. Ronaldinho. Jeszcze lecimy, wsparcie, wsparcie, Gaja wbiegaj, bo to może być twoja bramka. Gaja po ziemi. Ach, ładna interwencja. Ajeny, mój błąd. Cholera. Ten odcinek pokazuje, jak niesamowitym rollercoasterem emocji potrafi być FIFA. W poprzednim meczu najpierw zdobywam no nieziemską bramkę po tej, znaczy zwykłą bramkę po nieziemskiej przewrotce Griezmana. Później wylew. Tutaj no po prostu umiejętności Aubameyanga. Jednak mówię, przed chwilą radość, teraz smutek. Spokojnie. Mój stan psychiczny jest ok, tylko w trakcie nagrywania tak się dzieje. Gdzie są tabletki? Gaja, proszę, podaj prosto. I to jest gol. To musi być gol. Griezmann podszedł bliziutko i znów w identyczny sposób Bürki broni. On nie łapie piłki od razu. On najpierw... Wiecie co? Ja nie wiem, co on prawdę mówiąc robi, bo za każdym razem ta piłka się od niego obija, jednak ostatecznie i tak wraca do jego rąk. Niezwykłe. Można o tym pisać pracę magisterską. Tak jak przypuszczałem, niemiecki skrzydłowy uderza. Okej. Filip za Reusa. Realistyczna zmiana, nie spodziewałem się, że jego ławka też jest z Borussii, szacunek za to. Tylko mam nadzieję, że ten Niemiec mnie nie zniszczy, bo ma tempo. No i właściwie ma tempo, więcej w FIFA nie potrzeba. Griezmann do Mbappé, to jest jego największa okazja w życiu. Mbappé! 2-3, uff, nowy kończo, a ja mówiłem, że on nie ma formy. Ma, kiedy ją mieć musi. Jak głupio to brzmi, no klasyczne moje teksty, nie? Chyba dla nich mnie czasami oglądacie. Jeszcze kiedyś te cytaty będą w podręcznikach. Fantastyczny, genialny finish, no mierzone uderzenie, prawie że przy słupku, Bürki nie mógł tego obronić. Okej, autobusik, nie stracę gola, ja chcę 3 punkty, sorry. Ronaldinho, to może jakieś wyzwanko? Mbappé, lobem, tak jest, 2-4, jeszcze jeden gol techniczny i jeszcze jeden gol lobem, czyli w kolejnym odcinku, nie? Ale super, że teraz się udało, że nie spalił, za to dla niego szacunek, boom, ze słabszy, nie, z prawej chyba skończył, a nawet nie mam zamiaru tego analizować, to jest pewne zwycięstwo,
Thierry Aury, no już tak blisko jest. Może lewym obrońcą wyjdzie? To nie było złe, jednak sędzia kończy ten mecz. Dobra wygrana, jeden gol do wyzwania zaliczony, no trudni rywale byli. To jest fakt, więc nie miałem też okazji do zabawy. Ale cieszę się, że tutaj zgarnęliśmy 3 punkty, bo naprawdę się bałem. Ale drużyna nie zawiodła, zmiany właściwie pomogły Rabiot, wreszcie zagrał mecz na miarę jego umiejętności. Szanuję. Co mogę dodać? Na dzisiaj jest to tyle. No, były nerwy, były też pozytywne emocje, ładne bramki. Jeden gol lobem, jeden gol techniczny. No i już w kolejnym odcinku. Jeśli w pierwszym meczu Nie, wiecie co? Zrobimy tak. Jeśli w pierwszym meczu trafię te 2 gole, to będzie Thierry Aury. Jeśli w drugim meczu nie trafię, ale na przykład zabraknie mi jednej bramki, to zagram 3 mecz. I wtedy dopiero w kolejnym odcinku byłby Aury. Jednak, jeśli jednak nie zrealizuję tych wyzwań w ciągu 2 meczów, to zagram 3 mecze w kolejnym odcinku. No oby to pomogło. Mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się spodobał. Do zobaczenia jutro. Jutro w odrobinę innym odcinku, ale z pewnością wam się spodoba. Gorąco pozdrawiam. Cześć!